serdecznie. Z tej strony Grosik, jest godzina trzecia. Zaraz wam pokażę, trzecia. To ma prawie 30. I jadę na Twirlej. O świcie, bo w dzień nie mam czasu, więc tylko ta pora mi pasuje. Do 8 sobie pokopię kapsle na plaży. Na tej plaży umówiłem się z takim znajomym, który też coś tam sobie chodzi tutaj w okolicy. Lubelski odkrywca się mój kolega nazywa. Też rozpoczął streamowanie, nagrywanie filmów na YouTubie. I tam mamy się spotkać przy plaży. Będziemy sobie we dwóch chodzić po tej plaży. Wyjazd w tym tygodniu oczywiście będzie prawdopodobnie w środę albo w czwartek. Pojadę tam na moje stałe miejscówki do Matcza albo na Dolinę Obrodowianki. Zobaczymy gdzie jeszcze. Nie jestem pewny. W zależności od warunków. Ale tak czy tak będzie tam ten wyjazd. A ta seria z chodzeniem po plażach tutaj na kąpieliskach, to właśnie będzie się realizowała tak w międzyczasie, żeby coś się działo na tym kanale, bo jeden filmik na tydzień to trochę mało, ale wiadomo, praca, życie, to nie zawsze można, ale będę sobie jeździł tak jak dzisiaj, rano, więc za bardzo nie odczuję tego, a filmik jednak będzie jakiś nagrany z terenu. Mijam właśnie Lizówkę i będę wyjeżdżał z Lublina. Dobra, kolejne ujęcia przedstawię już w Firleju. No hej, jestem już na plaży w Firleju i sobie macham i szukam kapsli. A tam kolega szuka kapsli. O, tak wygląda to jeziorko o 4 rano. I Milo znaczy teren. Proszę bardzo, Milo. Patrzcie, jaką monetę znalazłem. 1 złoty z PRL-u. Chyba nikt tu z wykrywaczem nie chodzi w tym Firleju. Patrz, PRL. Nieźle, a ty co? Grosika znalazłeś? No. Grosik i 10 kg. No. Sygnał od razu był taki. Inny, tak. No patrzcie, pan rybę złapał. Szarpie tam. Nie, pewnie o konia tu. Wczoraj byłem z rodziną. To widziałem małe konie pływało. Pewnie o konia złapał. No to Majba poszukiwać. O 5 rano. Nad Firlejkiem. Dobra, kolejny kapsel. I kopię. Szukam dalej tych kapsli. No hej. Pierwsza złotóweczka wyszła. Proszę bardzo.
Okej, okay, przenieśliśmy się na drugą plażę. Dzisiaj w wodzie nie chodzimy, tylko po plaży. Bo sitek nie mamy ze sobą. A tak to wygląda. I zaczynamy drugą plażę robić. Ta jest większa. Mam kolega tam chodzi. A ja tutaj będę sobie śmigał. Zobaczymy, co tutaj wyjdzie. Miałem fajną przygodę. Chodziłem sobie tutaj po plaży i podszedł do mnie pan, taki na zielono ubrany. Tak nie myślałem, co to za zielone ubranie. I pan powiedział, że był wczoraj z dzieckiem i spadł, bo dla dzieciaczka ten złotko, taki malutki łańcuszek. Ale w takim miejscu, gdzie są podpory od łódek, więc nie mogłem znaleźć tego, więc lipa trochę, ale pan za dobre chęci no taką floszeczkę mi dał. A jeszcze ten, jeszcze tak się zgadaliśmy, że on jest nadleśniczy w jednym nadleśnictwie tutaj wokoło Lublina i mówi, żebym dzwonił, to da mi pozwolenie na lasy. Ale przypadek, co nie? Okej, okay, jesteśmy już na podsumowaniu z kolegą. O, pokażemy się. Siemano. No i to jest nasz urobek dzisiejszy. Patrzcie. O której? O czwartej zaczęliśmy, tak? O czwartej. Tutaj kolega nakopał. 7 zł, tak? Ponad 7. 7 zł. 7. Prawie. 80, prawie. No i kapsli. To jest jego kubka. A to jest mój urobek. Kapsle, wkręt, jakieś pierdoły, łopatka, piesek taki na magnesy, złotówka z PRL-u, gdzieś jeszcze 20 groszy było, ale nie wiem gdzieś, pewnie gdzieś tu w kapsel leży. Złotówka, dwie dychy bonusu od nadleśniczego i chyba największa znajdka dzisiejszego tego wyjazdu to poznanie nadleśniczego, który kazał dzwonić do siebie, jak wyślę
wnioski do ich, do nadleśnictwa, to mi stempla szybko podbije i będzie pozwolenie. To chyba najlepsze znalezisko dzisiejszego dnia, nadleśniczy. Jak widzicie, wyrzucamy kapsle przy niespołecznym. Sprzątamy plażę w Firleju. Takie z nas porządne chłopaki. Trochę było tego. No, 200 sztuk. Dobra, jeszcze raz pozdrawiam wszystkich, mówił Grosik i Lubelski Odkrywca. Siemanko.